Witajcie żabeczki, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który powstaje we współpracy z drogerią Superfarm. Właśnie zaczęły się dni lifestyle, które obfitują w mega promki i potrwają aż do 18 sierpnia, dlatego przygotowałam dla Was film, gdzie przejdziemy sobie przez kategorie zarówno makijażu, pielęgnacji, jak i zapachów, tak żebyście mogli zobaczyć moje wybory, które warto wtedy upolować. Pamiętajcie, że żeby skorzystać z promek trzeba być zarejestrowanym w klubie lifestyle, ale jak to zrobić i wszystkie szczegóły macie w opisie filmu. Dzisiaj może zacznijmy sobie od makijażu, ponieważ chcę od razu pokazać Wam, czym zrobiłam dzisiejszy make-up, a powstał on właśnie kosmetykami, które możecie złapać na tych promkach. Jeśli chodzi o marki kolorówki, one są dostępne na promce przez cały tydzień, od 11 do 18 i wszystkie te marki, które Wam pokażę, możecie złapać na minus 50%. I pierwsza rzecz to podkład mojego życia, mogłabym wręcz powiedzieć L'Oreal Infallible Freshwear. Nie dość, że jest leciutki, przyjemny, pięknie wygląda na skórze, bardzo naturalnie, to trzyma się jak szalony. Ostatnio tańcowałam w nim przez całe wesele i dopiero nad ranem się zmywałam, więc mogę go z czystym sumieniem polecić. Przez większość roku mój kolor to jest 15 porcelana, na bardziej opalone miesiące mieszam go po prostu z kolejnym kolorem. Przewinął się oczywiście i w ulubieńcach i widzicie go często w moich tutorialach, bo po prostu go uwielbiam i powiem Wam coś fantastycznego. Tu mam w ogóle puste opakowanie. Puste opakowanie podkładu. Ja, która tych podkładów mam milion, więc to o czym świadczy. Jeśli szukacie czegoś, co nie obciąży Waszej skóry, lubicie naturalny efekt, ale zależy Wam i na budowalnym kryciu, i na tej trwałości, to zdecydowanie po niego sięgnijcie. Skoro jesteśmy już przy L'Orealu, tutaj również warto zwrócić uwagę na błyszczyki z serii Signature. Tutaj konkretnie kolor Be Independent 303. To rozwala mózg. Tak jak już zresztą mówiłam Wam w którychś ulubieńcach, mam go teraz oczywiście też na ustach, jest to najtrwalszy błyszczyk świata. On tak jakby wchodzi w strukturę ust, jest mega taki nawilżający, nie jeździ, nie lepi się, wręcz zachowuje się trochę tak, jakby się wchłonął w usta, ale dalej pozostawia i połysk, i przepiękne nawilżenie. Do tego ten kolor tak genialnie podkreśla Wasz naturalny odcień, nie robiąc go ani jakoś bardziej różowym, tylko tak, nie wiem, tak wysycając go, wiecie, tak jakbyście po prostu przesunęli suwaczek w Photoshopie, ażeby je tak troszeczkę udoskonalić. Na promkach znajdziecie też markę Eveline i tutaj zdecydowanie seria Wonder Match, zarówno podkład, jak i ten korektor są godne zauważenia, mamy dobre krycie, kremowe formuły, piękną gamę kolorystyczną również dla bardzo, bardzo bladych blazioszków. Warto też zaopatrzyć się w produkty do twarzy, szczególnie te wypiekane. Bronzer Go Hawaii to jest całkowita petarda, ma przepiękny odcień takiego delikatnego kakao, zostawia delikatnie satynową powłoczkę na skórze. Zobaczcie, jak pięknie pracuje ze światłem. Te wypiekane formuły na spokojnie mogłyby konkurować z bardzo drogimi, wysokopółkowymi produktami, bo zostawiają skórę tak delikatnie wygładzoną, jakby ktoś ją delikatnie Wam zblurował. I teraz coś genialnego zarówno dla makijażowych frików, jak i dla tych, co makijażu dopiero się uczą, czyli neonowa paletka Neon Lime. Przyjemny, łatwy do blendowania pigment, którym łatwo się pracuje. Kolory, które zarówno dadzą nam poszaleć przy na przykład festiwalowych make-upach, jak i wzbogacą nasz codzienny make-up. Jeśli robicie w ciągu dnia sobie raczej tylko takie klasyczne beżobrązy, to może odważycie się na lato dodać odrobinkę nowego różu lub pomarańczu, na przykład w kącik czy na dolną powiekę. Jest też mała i kompaktowa, więc łatwo zabrać ją ze sobą na wyjazd, bo bądźmy szczerzy, letnia aura sprzyja takiej odrobince szaleństwa w make-upie. A jak już mówimy o maleństwach, które genialnie zmieszczą się do letniej kosmetyczki, to muszę tutaj wymienić klasykę gatunku. To jest w ogóle produkt, do którego wzdychałam, zanim jeszcze w ogóle zajęłam się zawodowo makijażem, ale już oglądałam beauty YouTube'a, czyli słynne róże z Bourjois. One są takie dzidzia malutkie, przepięknie pachną, to jest taki troszeczkę retro zapach, ale jeśli ktoś zna go, to wie, o czym mówię, aż przywołuje wspomnienia. Mój ulubiony odcień to taki nieoczywisty 85, on też zostawia taką, tak samo jak bronzer, delikatną woalkę satyny, więc pracuje delikatnie ze światłem i policzek wygląda niesamowicie świeżo i miękko. W środku jest też takie słodziutkie lusterko, no i ten wymiar idealnie pasuje, ażeby zabrać go w podróż. Jestem bardzo ciekawa, ile z Was ma w kosmetyczce ten róż, może nie ten odcień, ale w ogóle któryś z róży Bourjois, bo no to jest taki po prostu makijażowy klasyk. Przejdźmy jeszcze do kolejnej dzidzi, jest to pojedynczy cień od marki Pupa, seria Vamp Wet and Dry, kolor nazywa się Ombretto Cotto 100 i ja go oczywiście mogę też użyć jako cień na powieki i tutaj dodałam go właśnie na sam środek, ale to jest dzisiaj mój rozświetlacz, więc znowu na podróż idealny razem z tym różem, takie wiecie, słodkie niuniusie, idealne do kosmetyczki, ale niech was nie zwiedzie ten rozmiar, to jest istna petarda. Oczywiście tak jak nazwa głosi, możemy użyć go zarówno na sucho, jak i na mokro i da nam tak niesamowicie potężne glow. Zobaczcie to odbicie światła. Nie mogłabym nie wspomnieć o Maybelline i poleceń z tej marki to macie aż potąd. Od szminek, które po prostu uwielbiam, zarówno tych w cienkiej opakowaniu, jak i klasycznych z tej matów, czy tych nowych, które się wstrząsa, winyl inków, ale jakby król, mistrz jest tylko jeden. To jest ten tusz, który, to nie wiem, to może być moje jakieś 30 opakowanie. To jest tusz, którego najwięcej zużyłam w swoim życiu i najdłużej go używam jakby przez całe moje makijażowe życie. Klasyczny Lash Sensational. Pięknie, udało mi się to wreszcie powiedzieć za pierwszym razem, bez pomylenia się. Ufam mu w 100%, nigdy mnie nie zawiódł. Jest maksymalnie czarny, ma bardzo dobrze rozczesującą rzęsy szczoteczkę. Nie oblepia ich, ale robi taką gęstość, objętość, trzyma skręt zalotki, nie sypie się w ciągu dnia. Nie jest wodoodporny, ale jest wodooporny, co znaczy, że jak poleci wam łezka, to nie popłynie czarną smugą, ale dzięki temu łatwo zmyjecie go pod koniec dnia. Nie zabrać go do koszyka na promkach to wręcz po prostu grzech. Na uwagę zasługuje także linia z Rimmela Kind and Free, a szczególnie ten transparentny puder. Tutaj zobaczcie, on jest właśnie prasowany, całkowicie transparentny, łatwy znowu do wrzucenia do letniej kosmetyczki. Jest taki mięciutko delikatny, genialnie pudruje zarówno podkład, dokłada się w ciągu dnia, żeby zrobić jakąś lekką poprawkę, ale także jeśli nie nosicie makijażu, ale używacie oczywiście SPF, bo liczę na to, że wszyscy go używacie, to genialnie przypudruje wam go, żeby po prostu zachować taki delikatny, miękki mat twarzy. W swoim składzie nie ma kontrowersyjnych składników, nie ma na przykład talku, jest dosyć delikatny dla skóry i bardzo przyjemnie się go używa nawet w okropne upały. Warto też podejść do szafy z akcesoriami Live i tutaj gąbeczka, która całkowicie skradła mi serce, akurat ta żółta, wybaczcie, że jest troszkę brudna, ale oczywiście nakładałam nią podkład. Złapiecie ją za niecałą dyszkę, a jest tak mięciutka, przyjemna, ma odpowiednią strukturę i ten gradient, wiecie, nie jest ani zbyt porowata, ani zbyt twarda, więc genialnie rozłoży wam podkład, zarówno też nałoży puder bakingiem, czy pomoże w kremowym konturowaniu. Przejdźmy teraz do pielęgnacji i zacznijmy od tych rzeczy, które możecie złapać na promce przez cały tydzień. W tym miejscu chcę pozdrowić sąsiada spod 15, bo lojalnie, kulturalnie uprzedził, że będzie zaraz wiercił, plus zrobił to szybciutko, tak żebym mogła dalej nagrywać. Oczywiście pozdrawiam również małżonkę. Dobra, możemy przejść do pielęgnacji. Tutaj wybrałam trochę takich rzeczy, które po pierwsze sprawdzą wam się i w podróży, ale również w trakcie domowego spa, bo nie każdy wyjeżdża, niektórzy też spędzają wakacje w domu, więc czemu by nie rozpieścić się na przykład wieczorną kąpielą? Po pierwsze wchodzi cały na turkusowo Garnier płyn aloesowy micelarny. Kocham, wielbię, uwielbiam. To będzie już moja trzecia butelka. Tak, ja wiem, mam nadzwyczajne zużycie takich rzeczy, no ale jednak ilość make-upów, jakie wykonuję, są troszkę większe niż przeciętnego śmiertelnika. Delikatny ten zapach. Oh, ten zapach pięknie wszystko domywa, nie podrażnia, duża butla, no i teraz jeszcze na dobrej promce. A jeśli planujecie zmniejszyć ilość rzeczy zabieranych ze sobą do walizki, warto spojrzeć na tą linię Bielendy. Są tutaj takie dwa toniko-kremy, zarówno matujący, jak i nawilżający. Ja mam tutaj akurat wersję matującą. Genialnie sprawdzi się w podróży, jak i taki jeden produkt, po którym właściwie możecie od razu nakładać sobie już krem z filtrem. Jest on w sprayu i jak zobaczycie jest praktycznie wodą, ale jest napakowany taką ilością rzeczy. Adaptogeny, cynk i niacynamid zadbają o to, żeby nasza skóra nie świeciła w ciągu dnia, ale była też idealnie nawilżona, wygładzona i wyglądała pięknie przez cały dzień. Wiecie, że Bielendę kocham i tak naprawdę ze wszystkich ich linii mam masę różnych ulubieńców. Tu akurat postanowiłam pokazać wam coś takiego ciekawego, co bardzo dobrze właśnie sprawdzi się w podróży. Jak wiecie, jestem maseczkowym świrem i zarówno w wannie podczas domowego spa, jak i na wszystkie moje wyjazdy zabieram maski w płacie. I tutaj na szczególną uwagę zasługują maski od koreańskiej marki Skin Treats. Tutaj mamy na przykład taką żeleczkę, którą nakładamy na twarz w ogóle po włożeniu do lodówki. To jest taka petarda. I ona przez swoją dużą zawartość witaminy C będzie działała pięknie rozświetlająco, zdejmie nam opuchnięcia, przygotuje skórę na cały dzień pełen wrażeń, albo możecie wybrać tą klasyczną linię już takich masek na tkaninie, z których macie ogromny wybór tak naprawdę do każdego rodzaju cery. I jak wiecie, ja jestem dosyć szalona, maski takie zabieram także na przykład do pociągu czy niebawem do samolotu, a żeby nie marnować tego czasu w podróży i zrobić sobie dodatkowy relaks. Teraz zaznaczę, że ta promka obowiązuje tylko między 11 i 13, więc trzeba się trochę sprzężyć. I jest to promka na SVR, czyli moje ukochane filtry. Mam tutaj Wam do pokazania oczywiście ten, który już był w ostatnich ulubieńcach, czyli Blur, który daje wykończenie tak niesamowite, że dopóki tego nie dotkniecie, to nie zrozumiecie jakby tej magii, bo on w odczuciu jest całkowicie totalnie i ostatecznie matowy. Ja wiem, teraz część osób, która na przykład nie oglądała ulubieńców, myśli sobie, no tak, wszyscy mówią matowy, a później nakładasz na twarz i się świecisz. Nie. On jest jak matująca baza pod makijaż. Jeśli macie bardzo tłustą właśnie taką skórę, nie lubicie błysku, to on będzie dla Was po prostu perfekcyjny. Lubię go też sobie dołożyć cieniutką warstwą po nałożeniu innego SPF-u, tak żeby na przykład dokładać go w ciągu dnia, czy zrobić to od razu w łazience, żeby ta skóra bez make-upu była idealnie, pięknie matowa. A dla tych, którzy lubią klasyczne formuły, to mam tutaj mleczko, a ono jest właśnie takie bardziej delikatne, kremowe, też nie zostawia brzydko świecącej warstwy. Już Wam pokazuję, jak to wygląda na skórze. Bardzo szybko się wchłania, nie bieli. Wszystkie w ogóle te produkty z tej serii pachną tak obłędnie, wakacyjnie. O, zobaczcie, jak pięknie wygląda skóra. Tu jest tubka 100 ml, więc można go zabrać jako SPF do ciała na jakiś krótszy wyjazd. I w ogóle SVR ma tak niesamowicie potężną gamę SPF-ów, która sprosta nawet najwyższym oczekiwaniom, że możliwe, że Wasz stary też zacznie się smarować w te wakacje. A może i przez cały rok. Bo oczywiście SPF cały rok smarowany zawsze będzie. Natomiast pod koniec tygodnia, między 16 a 18, złapiecie do kąpieli tutaj takie oto kryształy od marki Kneipp. Sami mi je polecaliście, więc postanowiłam również wypróbować i zapach tego jest obłędny. Jeśli lubicie takie bardziej ziołowe, czarownicowe zapachy, to tak właśnie te sole pachną. Tak. To one mają trochę taki apteczny zapach, ale są napakowane bogactwem olejków eterycznych, składników, które sprawią, że kąpiel zamieni się w czysty relaks. I jeszcze ostatnia rzecz z pielęgnacji, którą złapiecie akurat przez cały tydzień, ale na promce minus 40, to produkty Sun New Matte. I tutaj zdecydowanie polecam płatki pod oczy, zarówno te standardowe, klasyczne na dzień, jak i te czarne, które zrobią za Was robotę, kiedy pójdziecie grzecznie spać. Bo są to płatki, które naklejamy na noc pod oczy i budzimy się piękni, wypoczęci, wyspani, wygładzeni. Mają w sobie ekstrakt z pereł, mają ślusę ślimaka, napakowane są po prostu fantastycznym dobrem, wyglądają też niesamowicie luksusowo, bo połyskują takimi złotymi iskierkami. Znajdziemy tam też dużo ekstraktów, na przykład wyciąg z wąkroty azjatyckiej, wiecie, że też jeden z moich ulubionych składników. I tutaj oczywiście będą przydatne przy domowym spa, ale polecam przełożyć sobie do małej strunowej siateczki i zabrać kilka płatków ze sobą na wakacje, a żeby zniwelować skutki fantastycznych letnich imprez. Przechodzimy do ostatniej kategorii, czyli do zapachów. Wszystkie zapachy przez cały czas trwania promocji będą obniżone nawet do 60%, więc warto polować na swoje ulubione perełki. Tutaj postanowiłam wybrać Wam dwa zapachy troszkę bardziej takie słodkie, bo wiem, że tutaj mamy zróżnicowane gusta, oraz trzy zapachy takie bardziej rześkie, świeże, które na przykład będzie łatwo zabrać ze sobą w podróż, dlatego że nie będą męczyły nosów współpasażerów. Dodatkowo wszystkie te zapachy utrwalą przepięknie wspomnienia o wakacjach, bo zawierają nuty, które będą się kojarzyć z różnymi destynacjami naszych wojaży. Zacznijmy może od takiej klasyki gatunku Elizabeth Arden, zielona herbata. Ten zapach to jest w ogóle jeden z pierwszych, jaki zagościł w mojej półce, jak byłam jeszcze nastolatką i przez tyle lat, a trochę ich minęło, moja opinia o tym zapachu się nie zmieniła. Jest przepiękny, świeży, rześki. Poradzi sobie spokojnie w nawet najcięższych upałach. Da nam takie odczucie odświeżenia, rześkości, nawet takiego lekkiego chłodzenia. Zielonej herbaty przełożone cytrusami, odrobiną mięty czy jaśminu dają właśnie tą rześkość, świeżość. No i właśnie takie nawet lekkie, powiedziałabym, odczucie chłodzenia. 30 ma w ogóle niesamowicie dobry flakon do podróżowania, bo taki gładki, idealny do schowania do kosmetyczki. Tutaj Tutaj zabrałabym ten zapach gdzieś w miejsce, gdzie jest dużo zieleni, tak żeby te nuty zielonej herbaty przypominały Wam o tych wakacjach, czy to będzie na przykład jakieś mazurskie piękne jezioro pośród lasu, a może trochę bardziej tropikalna destynacja, to już zależy od Was. Następny, wręcz siostrzany do tego zapach genialnie sprawdzi się na wakacje nad morzem. Tutaj biała herbata również od Elizabeth Arden, te nuty herbaciane podszyte są delikatnie takim morskim aromatem, znajdziemy też na przykład mandarynkę, paproć czy ambrę. Całość jest rzeźka, wytworna, ma nawet taki pierwiastek troszeczkę męskich perfum, ale dalej troszeczkę kojarzy się z takim luksusowym pobytem na plaży, na białym leżaku, w białym kostiumie kąpielowym, sącząc sobie tam delikatnego napoja. Mam takie wrażenie, że jak się go wącha, to wręcz czuć ten balsam do opalania, a jeśli zależy Wam na tym, żeby ze swoich wakacji głównie pamiętać ciepełko, słońce i wspaniałe światło, to wybierzcie Armani Light di Joia. To jest taki obłęd. To są naprawdę perfumy, które pachną światłem, taką iskrzącą, ciepłą radością. Białe piżmo, bergamotka, jaśmin czy gardenia sprawiają, że są jednocześnie kremowe, takie świetlisto-miękkie, jakby dają taką prawdziwą radość. Są też bardzo lekkie, nienachalne, nie będą męczyć nikogo wokół Was. Mi osobiście kojarzą się z takimi miejscami, gdzie jest dużo kwiatów w mocnym słońcu, które kwitną wręcz takimi długimi ogrodami, ale też takim lekkim wyrafinowaniem. Wiecie, taka wycieczka po jakichś botanicznych ogrodach, po właśnie polach, na których uprawia się jakieś kwiaty, to tam zdecydowanie zabierzcie ten zapach. Jeśli planujecie wypoczynek bardziej taki turystyczny, zwiedzający jakieś europejskie stolice, czy to będzie Mediolan, Rzym, Paryż, to zdecydowanie, też jeśli zamierzacie akurat się oświadczać, Chloe Love Story, sama nazwa już tutaj zobowiązuje. Niesamowicie owocowa, radosna róża, bez żadnych takich różańcowo podsuszonych tonów. Tutaj jest tak dużo składników, że aż Wam przeczytam. Mamy neroli, gruszkę, bergamotkę, grejpfruta, cytrynę, kwiat pomarańczy, różę, brzoskwinie, czarną porzeczkę, piżmo, drzewo kaszmirowe czy chociażby paczulę. I tak czuć tą złożoność w tym zapachu. Ta róża jest otulona tym wszystkim dookoła, ale jednocześnie bardzo elegancka. To są perfumy do takiej romantycznej sukienki, do właśnie przechadzki po pięknym mieście, pełnym zabytków i jakiejś fantastycznej architektury. No i tak jak wspomniałam wcześniej, do wszelkich romantycznych wypadów, randek, czy właśnie na przykład oświadczyn. I na koniec już najsłodszy zapach, ale za to w jak pięknym flakonie, Alien Flora Futura od Muglera. I jako że serce tego zapachu stanowi kwiat cereus, czyli tak zwana Królowa Nocy. Uważam, że to będzie fantastyczny zapach na wszystkie wyjazdy tam, gdzie życie zaczyna się po zmierzchu, gdzie miasto tętni życiem, imprezy, bary z koktajlami, dyskoteki i te sprawy. Tu zdecydowanie to się sprawdzi, choć można też tutaj spokojnie pójść w tą bardziej romantyczną stronę, ponieważ kwiat, o którym Wam wspomniałam, kwitnie jedynie w ciągu nocy i więdnie zanim jeszcze nastanie poranek, więc będzie perfekcyjny do romantycznych, wieczornych spacerów, zarówno czy to po plaży, czy po może jakimś właśnie brzegu pięknego jeziora. Prawdą jest, że nasz mózg genialnie zapamiętuje zapachy i one jakby utrwalają nasze wspomnienia, więc warto zabrać ze sobą na wakacje zapach, by przypominał nam o tym fantastycznym wyjeździe. Doszliśmy do końca, dziękuję Wam przepięknie za to, że byliście ze mną i mam nadzieję, że znaleźliście jakieś perełki dla siebie. Dajcie znać, czy złapaliście coś na tych promkach, a może macie jeszcze do mnie jakieś pytania, może chcecie się dowiedzieć coś o konkretnych produktach, więc jestem oczywiście jak zawsze dla Was w komentarzach. W opisie, jeszcze raz przypominam, znajdziecie wszystkie informacje, a ja się już z Wami żegnam i przepięknie jeszcze raz dziękuję za oglądanie.